Cześć moi drodzy, zapraszam do 20 odcinka z Sengoku Dynasty. Nasza dynastia dosyć dobrze zaczęła się rozwijać, trochę przyspieszyliśmy też z odcinkami, tak jak obiecałem. Zawsze to tutaj przeskakuje, musimy tego bardzo pilnować. Jak tam nasi? Dobrze. Czy nasi coś jeszcze budują? Budują chyba ten duży most, ale... Mień pracę? Nie. Inaczej. Otwórz bramę, to jest poziom ryżowy spór. To bądź 20 proso. A, bo my te proso zasadziliśmy, tylko że na razie na nie czekamy. Jak zrobimy z tym proso, to automatycznie będziemy mieć 14 tego poziomu. Musimy jeszcze zobaczyć w ogóle, jak ten nawóz zdobyć. Bardzo by się przydała ta informacja. Zaraz to sobie ogarniemy. Chwila, bo my tam zebraliśmy wszystko z tego pola, nie? Tu trzeba wyryzwać te chwaściki czasem. Tutaj? A nie, dobra, bo to jest ta przerwa. Dobra. Ja bym porekrutował ludzi, wybudowałbym jeszcze jakiś im dom tutaj. Nie wiem, czy oni coś potrzebują, żeby tu na polu pracować. Jak to w ogóle wygląda, jak sytuacja. Ja nie pracuję na niczym. Dziel pracę? Ja mogę na czymś pracować zdalnie, czy mi się wydaje? Zbieracz ma studia, kowal. Jakaś chatka powinna być rolnicza w takim razie. Zobaczmy, co tutaj jest w tych chatkach. Budynka, produkcja. Zbieraczy, trwali górniczy, myśliwska szwalnia. Czyli co my tutaj potrzebujemy do tych pól? Chyba, że to będzie w rolnictwie. Kompostownik. Pozyskiwanie trawy. Logi siana. Ja bym zobaczył, co tutaj jest. Co polega ogólnie, co tutaj chodzi z tym suszeniem trawy. Gdzieś tu chyba mieliśmy bambuska. Czy nie mieliśmy bambuska? Gdzie tu my jesteśmy na mapie? Tam chyba w lesie gdzieś był, ale wydaje mi się, że szybciej się po prostu tepniemy i nie będziemy tak biegać. Zbieramy trochę tej trawy i zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praktyce też suszenie. Bo chyba 5 potrzebne to zbierzemy. Chyba, że to będzie trzeba dokładać. Dobra. Zróbmy tak na razie. Tepniemy się tam po ten bambus. Zbudujemy domy, zrekrutujemy więcej ludzi i zaczniemy trochę rozbudowę jakby tej wioski, żeby ona gdzieś tutaj bardziej była wydajna. A ja sobie na razie zapiszę postać w takim razie bo ja jestem bez pracy. Trochę dziwne to jest, że można siebie przypisać do pracy. Rozumiałbym, jeśli to było tylko do tych budynków specjalnych, ale mała studnia. Maga dowolne wiadro, a to się nie przypiszemy. A ty co chcesz? Ten tutaj będzie w dzwon bił. Dobra. My możemy tu gadać, coś się zmienia, jak się masz. Nie jest życie złe, dobra. Tu chyba gdzieś mieliśmy to, nie? Odłożone. Dobra, weźmy tyle. Mamy te wiadra też. Te wiadra chyba muszą być w tym magazynie głównym, wydaje mi się. I co, teraz możemy się przypisać? Bo tak, nie no, w sumie z jedzeniem też jest kiepsko trochę. Zarządzaj pracą. Przypisywanie tych itemów jest trochę głupie. Jak dla mnie. Widzę, że wody to też za dużo nie wydobywa się. Mam nadzieję, że to poprawię, że to będzie po prostu z jakiegoś magazynu zaciągać. Bo jak tak, to trochę nie widzę tego sensu. Dobra. Nie wiem, czy to sobie zrobimy tutaj, czy tam. Może tam, skoro... A tutaj możemy sobie jeszcze zabrać coś. Mamy jakieś deski, wody. Patyków jest mało. Mało rzeczy jest.
Tu. Też w sumie nic nie ma. Dobra. Poradzimy sobie tam. Musimy tam tą wioskę trochę zacząć rozbudowywać i musiałbym się dowiedzieć odnośnie tego właśnie budowania, jeśli chodzi o wieśniaków. Możemy to sobie zrobić przy tym polu, nie będzie to nawet przeszkadzało za specjalnie. Konstrukcje wioski, drobna architektura, nie leży szopa. Po prostu budynek poznałeś, że to słowa ma brawanie, po prostu podam to smak. Okej, bramy, płoty, punkty handlowe, studnie. Postaw studnia, czym to się różni? Wyglądem chyba. Trochę nie rozumiem ogólnie pracy, jak ustawić ich na pracę w polu. Przykładowo zmień pracę. Zbieracz. Czy w sumie nie ma jakby tego? No ale zbieracz w studni z wodą? No dobra. To mieliśmy w rolnictwie, to było chyba to, nie? Zobaczmy, co to w ogóle jest. Chyba, że wtedy jakoś lepszy przelicznik jest, ale... Dodaj trawę. Aha! Jest 1:1. Nie no, to spoko. My mieliśmy tą kosę taką, nie? Więc to byśmy mogli zebrać, bo suma nam się przyda z czasem. Bardziej do budowy. Dobra, na zerze tu mamy. Gdzie my mieliśmy te krzaczki? A tam dalej są, ok. Dobra, tutaj nic prawie nie ma, to bez sensu tracić czas na to. Niech sobie tam przerobi słomę, bo ja nie wiem, czy nie będziemy potrzebowali na lepsze dachy. Ja nie wiem, z czego to się lepsze dachy robi. Bardzo mnie ciekawi właśnie otwarcie tej bramy i zobaczenie, co tutaj się wydarzy. Mam nadzieję, że tu jest jakaś taka fabuła już dokończona, coś. A nie, że zdobędziemy jeszcze raz ten poziom dynastii i się nic nie będzie działo. Ja bym się zdegustował, jakby tak faktycznie było. Bardzo szybko nam przerabiało. Dobra, zużyjmy trochę tego. Sobie dorobimy najwyżej tą kosę. Ja nie wiem, czy jeszcze nie mamy. Nie, bo dobra, bo tą jedną zużyliśmy wtedy. W ścinaniu do tego mostku. Dobra, jest 200, to wydaje mi się, że starczy. Trawy i tak się za bardzo nie używa. Nawiezienie. Chcemy zobaczyć, jak z tym nawozem by było. No w sumie już jest do zebrania, nie? Dobra, a co to było jeszcze do tego suszenia? Robnictwo i to. Kompostownik. Nie, zgniznę w nawóz. Też byśmy mogli za chwilę ogarnąć. No to będzie takie jakby uprawy rolne, czy coś tam do roli. Dobra, tylko żeby ten kompostownik zbudować. No, rolnictwo. O kurde, jaki duży kompostownik. Dowolna deska i zgnilizna. Zgniliznę miałem, koszek ją wywaliłem. To będzie problem. No ale też wodę musimy ogarnąć. Ja nie wiem, czy ta nasza postać w końcu zbiera tą wodę? Czemu nie tak dużo nagle wody potrzebują? A i wody mamy jakby na plusie. Chyba wydobywanie. Przez to, że ją wydobywam, mimo że mnie tam nie ma. Ale okej. W końcu nie widziałem co do tego kompostownika. Te deski, ile tej wody było trzeba?
A nie, nie było trzeba wody. Nie lizna patyk techa. Jest zgnilizna, dobra, bo właśnie miałem odłożoną. Tylko czy mysz gdzieś może mieć tą zgniliznę w jedzeniu na przykład? Nie, tutaj nie ma nic, dobra. Bo w ogóle chyba zwierząt nie ma, co dla mnie jest trochę dziwne. W ogóle ciemno zaczyna się robić, to się chyba prześpimy w takim razie. Palniemy się tu do wyraj. Jelo. Choć dalej jest ciemno chyba. Tu się coś odblokowało, nic się tu nie zmieniło. Dobrze. Co to było w ogóle? A, nie wiadomo. Nastrój jest zadowalający, okej. Czyli jedzenia za mało produkujemy. To będziemy musieli kogoś z tego jedzenia, żeby produkował więcej. Czyli wypadałoby tutaj też tą wioskę zrobić, ale tą zgniliznę najpierw sobie ogarniemy. Ogarnąć sobie zgniliznę. Tu nie będziemy chyba wycinać drzew. Będziemy. Może te dalsze sobie wytniemy ich trochę. W sumie patyki wpadną, a deski będziemy mieć drzewka. Możemy nawet więcej tutaj pościnać tych desek. Tam kłód. Od kłody to chyba jest niezależnie z czego tam. Dobra. Teraz weźmy sobie deski z tego. Nie wiem, czy te domy się psują, czy nie. Musimy to też zaraz zweryfikować. Teraz to było chyba tu ok. Tam dwa drzewa, nie? Trzy, dobra. Trzy właśnie zdziwiłem trochę. Gdzie mamy osobę, która poluje, więc... Jedzenie się już skończyło? Skończyło się. Czy mamy tu jakąś potrawkę, ale... Zostawimy na potem. Dobra, co ja chciałem? A, bo ten nawóz. Flyer Village 2. To będzie nasza wioska. Szkoda, że nie da się tego nazwać. Nie da się tego w sumie nazwać. Nic tu się chyba nie da. Ja to jest jakieś zmienne nazwę, co to jest? A. Czyli tutaj nazwiemy sobie farma. I czemu to się nie zmieniło? Aha, dobra, akceptuj. A to sobie nazwiemy, zmienimy sobie ikonkę, nie wiem. To będzie jako wioska 1. Okej. Starzec, dorosła, dziecko. Budynki. A, tu możemy sobie zobaczyć, jakie budynki mamy. No dobra, powiedzmy, że to jeszcze tak do zniesienia. Patyk nam braknął. Nie no, bez jaj. Noc jest teraz, czy dzień wstaje? 8 godzin wpał, no to... Chyba dzień wstaje. Dobra, ale wydaje mi się, że wszystko widać. Zabierz wiadro z nawozem? Dobra, to tu będzie chyba dosyć dobry przelicznik. SK1 farma. No tutaj jest jeszcze ok. Jak tam w ogóle nasza farma? Musimy poplewić tutaj. Automatycznie tą trawę możemy od razu zbierać do tego. No tu by się przydał gościu, który faktycznie sam by to ogarniał. Ja zaraz tutaj ogarnę te pole, zobaczymy. Musimy zautomatyzować. Mam nadzieję, że jakoś nam się uda to w miarę zautomatyzować.
Szatkę myśliwską trzeba ogarnąć. No, zaczniemy tutaj dosyć ostro teraz się bawić. Mi się wydaje, że to ogólnie rośnie chyba 2 albo 3 dni maksymalnie będzie rosło. Takie 2,5 dnia obstawiam. Tylko trzeba pamiętać, kiedy ta trawa się pojawi. Ale jak się gdzieś tam gra, jak się gdzieś co chwilę biega, no to spoko. A jak będziemy mieć tych ludzi, oni to będą ogarniać, to... Bo w ogóle kwiatki nam prawie rosną na tym, na naszym polu. To byśmy musieli zaś podlać, czy mi się wydaje? Nie. No, a tu się słomę zbiera, spoko. Wygląda to spoko, naprawdę. Wrzucę wam ten odcinek na piąteczek. Piątunio. Gratisowy. O. Kurde, przesadziłem teraz ten problem. Ale jak dzień wstaje, to ładnie jest. No ale musimy faktycznie tych domów więcej zbudować i ogarnąć trochę to wszystko. Jak tam ten nawóz? Nie wiem, czy ten nawóz możemy. Zabierz słomę. Dobra, możemy sobie chodzić z tą słomą. Przyda nam się. Może. A tu jest 50 albo 100 się daje. Czy to będzie chyba jedno wiadro? Czy na jedno pole będziemy to mieć. Dobra, próbujmy ogarnąć z tym polem, o co tutaj chodzi. Brak magazynu żywności. No dobrze, skoro potrzebujecie magazyn żywności, to zrobimy magazyn żywności. No problem. A to bym najchętniej już chciał zrobić ten większy dom. Kurde, mamy tu bardzo mało drzew. Ja bym chciał sobie zostawić, jak już tutaj są. Jest takie, że faktycznie można bardzo szybko drzewa tutaj ścinać. Tak, spoko. Doskonałe drzewo. Kurde. Ja nie wiem, czy z doskonałego więcej drzewa nie będzie lecieć. Kurde, tej kory będziemy mieć dużo. No gra spoko, że jest zaplanowana pod taki sposób, że tu trzeba budować po prostu... Parę tych wiosek. Wydaje mi się, że to wtedy jest takie najbardziej wydajne. Nie to, to. Dobra, jeszcze potrzebowaliśmy kamienia z tego co kojarzę. Pilow mamy pod czwórką chyba, tak? Okej. Nie ma to jakieś za specjalnie dużo tego kamienia, ale... A nie, tutaj mamy jakieś kamyczki, o. Elegancko. Oho. Oj, a my nie mamy kilofa? Oj. Dobra, w sumie. Że za niedługo na stal się przerzucimy, to będą bardzo wytrzymałe te narzędzia.
Dobra, możemy trochę więcej tych kamieni zebrać, bo będziemy potrzebowali do domu. A jeden na pewno musimy zbudować, bo będę chciał zrobić automatyzację tego pola od razu, żeby się już z tym gdzieś tam nie babrać. Zrobimy im taki magazyn najwyżej na te nasiona, na te wszystkie pierdoły. Dobra. Tą stronę. Ale mi dzisiaj jakoś niewygodnie, wam powiem normalnie. Tyt, tyt, tyt. Muzyczka taka w miarę spoko, tylko mogłoby być w sumie więcej tej muzyczki różnej. Jak tam nasza rośnie. Właśnie jak na drożdżach. Nie, to 25 jest na jedno wiadro. Też spoko. Chyba młotek nam siądzie. Nie wiem, czemu nam samouczek przyszedł, ale spoko. Spoko jest to, że można przenieść ten budynek, jeśli byśmy na przykład chcieli sobie gdzieś przełożyć od razu. No i widzicie, słoma się od razu przydała. My możemy do magazynu żywności. Aha, bo to są połączone magazyny żywności. To jest spoko. Budynki mieszkalne. Zapewnia dach jednej osoby. Można umieścić wszystkie meble. Ej, ale to jest do dwóch osób, co nie gadają za głupoty. Dowolna kłoda, 7. Kurde, nie no, z tymi kłodami ciężko trochę. Mogliśmy zrobić w jakimś lepszym lesie. Mielibyśmy więcej miejsca. Dobra, moi drodzy, będziemy kończyć odcinek 20. Mam nadzieję, że wam się podobało i zapraszam do następnego. Cześć!